Cześć Wam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o rasie kury Brakel. Jeżeli chodzi o tą rasę, to ona jest jedną właśnie z najstarszych ras europejskich. Jeżeli chodzi o same Brakele, no to one zostały przywiezione do Belgii właśnie już w średniowieczu przez krzyżowców i prawdopodobnie po prostu są spokrewnione z kurą Fayumi. I ona jest hodowana w Egipcie do dziś, więc dość bogata historia. Jeżeli chodzi o tą rasę, to istniały dwie rasy, jedna właśnie duża z miejscowości Flanders i lżejsza z Kempen. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój tych ras, no to później zostały one po prostu poprzez krzyżowanie, te różnice zostały zatarte dość i otrzymaliśmy po prostu jedną rasę. Jeżeli chodzi o tą rasę, to one są klasyfikowane jako rasa lekka, kreskowana, z takimi małymi czarnymi oczyma i no myślę, że jeżeli chodzi o tą kurkę, o tą rasę, to jak najbardziej polecam do hodowli. Sam miałem okazję widzieć, więc myślę jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą hodowlę i to jak się zachowuje, no to one zostały wyhodowane po prostu ze względu na nieśność. Składają średnio 200 jaj w roku, także dość sporo. Myślę, że jak na nioskę, jak na jajka byście kupowali rasę, to jak najbardziej. Słuchajcie, mają dość dużą odporność na zmiany klimatu i choroby. Dość szybko się przystosowują, także nawet dla początkujących hodowców myślę, że jeżeli mielibyście styczność i możliwość kupna tej rasy, to jak najbardziej polecam. Są dość czujnymi ptakami, potrafią dość dobrze właśnie wypatrzeć drapieżnika z kilometra nawet. Co do wagi, to koguty ważą około 3 kg, kurki około 2,5 kg, troszeczkę więcej nawet czasami. No i tak jak już wspominałem, dość łatwe w hodowli, dość odporne na choroby. Również jeszcze tak pokrótce, zanim przejdę dalej, mogę Wam powiedzieć, że miniatury Brakeli również istnieją i tutaj są dość rzadko występujące. Również składają dość sporo jaj tutaj, jak na swoje rozmiary. Dorosłe koguciki ważą około 1 kg, kurki 800 gram, także jak na miniatury to myślę, że też dość sporo. Trzeba wziąć pod uwagę to, że dość dobrze latają, także no warto może by było zainwestować w jakąś wolierę albo dość duże ogrodzenie, po prostu dość wysokie, żeby nie przefruwały. Nie są dość skore do kwoczenia, także raczej młodych nie będą miały, chyba że właśnie no tutaj już sami o tym zadecydujemy. No ale tak jak mówię, dość dobre nioski. I tak, takie najważniejsze informacje co do żywienia, to nie będę się tutaj powtarzał, jak wiecie, wszystko można dawać. Jeżeli chodzi o inne rasy, to tak samo tutaj możemy dawać to, co chcemy. Jeszcze jako upierzenie Wam powiem, są hodowane w dwóch typach upierzenia, srebrnym i złotym. No, również występują odmiany żółte, ale takie biało, prążkowane, niebieskie, nawet czarne, ale już rzadziej. I tutaj co do samego wyglądu, może nie będę wam opisywał, tylko po prostu wrzucę Wam jako miniaturkę do filmiku. Okej, słuchajcie, takie najważniejsze informacje. No po prostu taka kura typowo wiejska, ale jak najbardziej polecam nawet dla początkujących hodowców. To by było na tyle. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.